Ale nie zawsze to się sprawdza. Zazwyczaj tego typu vibrato dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o końcówki fraz. Tej nocy szaleją, tej nocy szaleją. Różnica między tymi dźwiękami to jest pół tonu. Tej nocy szaleją. Tutaj mamy troszeczkę za mocno. Zawibrowany dźwięk. Tej nocy szaleją. Ten dźwięk jest na ucho ciut wyższy, chociaż pod względem muzycznym powinien być dokładnie w okolicach dźwięku A. Jednak trzeba go nieco skorygować. Tej nocy szaleją. Ten też jest cały czas za wysoko. Tej nocy szaleją. Tej nocy szaleją. Tej nocy szaleją. Gdy dokonaliśmy już wstępnego dostrojenia naszych dźwięków, wówczas możemy je wszystkie zaznaczyć i skorzystać z funkcji wygładzania. Znajdziemy ją w menu pod nazwą Smooth Selected Groups. Wówczas wszystkie niedoskonałości, jeżeli chodzi o przejścia tych dźwięków, automatycznie zostają wyrównane. Tej nocy szaleją. Tutaj musimy troszeczkę skorygować rytmikę. Tej nocy szaleją, tej nocy szaleją. I przechodzimy do następnej frazy. Płomienie. Ustawiamy jej początek tak, aby w zaznaczeniu znalazł się również oddech. Płomienie. Tutaj zmniejszymy nieco wibraton. Płomienie, płomienie. Ten dźwięk jest zaśpiewany. Troszeczkę za nisko. I również zmniejszymy jego odstrojenie w czasie. To vibrato, które tutaj występuje jest bardzo ciekawe. Płomienie. Płomienie. Aczkolwiek ucieka nam troszeczkę, jeżeli chodzi o jego wysokość. Zatem zaznaczamy całość, wygładzamy. I postaramy się dopasować, jeżeli chodzi o wysokość. Płomienie. Jest ciotkę za nisko. Płomienie. Ten fragment trzeba podstroić w górę, podobnie jak i ten. Płomienie. Płomienie. Ten ucieka trochę za wysoko. Tutaj wibrato jest trochę za głębokie. Płomienie. A końcówka dźwięku za niska. Płomienie. Należy uważać, aby przez zbyt głębokie odstrojenia poszczególnych dźwięków nie wprowadzić niepotrzebnych artefaktów. Wprowadzenie artefaktu przy tego typu obróbce jest bardzo łatwe. Dlatego trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o edycję. I bardzo uważnie słuchać tego, nad czym pracujemy. Płomienie. Tutaj ewidentnie głos staje się mało naturalny. Płomienie. Płomienie. Zaznaczymy teraz ten fragmencik i poddamy wygładzaniu. Płomienie. Nieco obniżymy. Płomienie. I słuchamy teraz całego fragmentu. Tej nocy szaleją płomienie. Powiedzmy, że ten fragment jest dostrojony. Zrobimy teraz dubla tego fragmentu. Skorzystam z tej funkcji, o której mówiłem wcześniej, czyli kliknę na ikonce głośnika z wciśniętym przyciskiem Alt. Tworzy nam się druga ścieżka, którą nazwiemy X-zwrotka. Mamy zaznaczony fragment, dla którego chcemy stworzyć partię zdublowanego głosu. Wciskamy klawisz B, Pojawia nam się okno New Process. Mamy tu do dyspozycji kilka różnych opcji. Mamy funkcję apt, o której będziemy jeszcze mówić. Mamy funkcję doubler dopasowania głośności i strojenia. Skorzystamy z funkcji doubler. Należy teraz wskazać obszar, który ma być poddany obróbce. W naszym przypadku jest to zaznaczony zakres. Otwieramy teraz menu z presetami i wybieramy jakąś konkretną funkcję. W tym wypadku będzie to. Na przykład wokal moderate. Dosyć swobodna partia zdublowana. Kolejnym krokiem jest wskazanie ścieżki źródłowej. W tym wypadku ścieżką źródłową będzie zwrotka. A następnie ścieżki wyjściowej, którą będzie ścieżka X, zwrotka. Klikamy przycisk. New Proces, następnie klawisz E na klawiaturze, dzięki czemu wszystkie inne ścieżki, w tym momencie znajdujące się w sesji, zostają wyciszone, a zostają tylko te dwie, które będą poddane obróbce, i wciskamy spację. Tej nocy szaleją płomienie. I mamy już partię zdublowaną. Tej nocy szaleją płomienie. Możemy przejść teraz do edycji kolejnego fragmentu naszego wokalu. Możemy również skorygować opcję warpingu, korzystając zarówno z dostępnych presetów, jak i strojenia ręcznego.